Kurwa! Kiedy to tu był? Co się dzieje się w ogóle? Ale nagrywa się, no. I ostatnio zrobił się niezły burdello bum bum na temat wprowadzenia KW Valhalla z uniwersum Warhammera. Wielu osobom się podoba malowanie pojazdu. Powiedziałbym nawet, że jest fajne. Mnie też się podoba. Jakoś strasznie nie odbiega od świata czołgów takich historycznych. Gdyby nie ten orzełek, czy co to tam jest. I ewentualnie te skrzynki. Ale generalnie czołg wygląda fajnie. Tylko teraz tak. Wiele osób by chciało, żeby weszło to na konsolę. Wiele osób jest przeciwnych, tłumacząc, że oni by chcieli zagrać w grę o czołgach historyczną. Tylko co WoT ma ze sobą wspólnego, jeśli chodzi o historię? Są jakieś pojazdy historyczne, owszem, ale są również pojazdy, które nawet nie wyszły poza deskę kreślarską, czy tam dopiero zaczęły być projektowane i tylko szkice były. Nawet taki przykład WTAów S100 i wiele innych, prawda? I co by się nie zrobiło tak zawsze jest źle. Kto chce, niech go sobie kupi. Jednak najbardziej drażni mnie to, że to są reskiny. To są reskiny po prostu czołgów, które już są. Ale to jeszcze nawet inaczej. Nie wiem, czy wiecie, ile reskinów jest w grze tak naprawdę. No ja wiem, zaraz do tego dojdziemy. I to jest dopiero przytłaczające i to jest dopiero straszne, dlatego że hajs musi się zgadzać i żerują na ludziach, którzy nawet jak już nie podoba im się dany pojazd, czy też jego, nie wiem, parametry, czy nie chcą wydawać tych pieniędzy na pojazd, to kupią z samego względu na wygląd. No bo pieniądze lecą, tak, WG zarabia, cieszy się, a patafian jeden z drugim kupi i jest ok, będziemy im dawać więcej, bo schodzi. I teraz tak naprawdę nic nie zmieni się w grze, póki ludzie, gracze nie zaczną pisać, bombardować, atakować ich, że chcą zmian w grze. Są jakieś, można powiedzieć, wojenki o reskiny, że tyle ich jest, tak? Ale ludzie tak naprawdę nie robią nic, żeby coś w grze się poprawiło. Pokazać coś, nie wiem, mniej grać, żeby był jeszcze mniejszy ruch na serwerach. Nie wydawać pieniędzy. Oczywiście ja nikomu w portfel nie zaglądam, chcą, niech wydają, bo to są ich ciężko zarobione pieniądze. Jednak tym samym, kupując pojazd, pokazują WG, że zgadzają się na ich wprowadzane zmiany i oni robią to nadal. Dobra. Same reskiny. Przejdźmy do samych reskinów. Mamy Python, Kraken, Viper, Fox, Shark, Hornet, T-Rex X1, F22 Locust PS, Blitzen, MTLS, Lican, T71, M41, B Brazilian Bulldog, M4A2, E4, Reaper, Sherman, Fury, Vengeance, Freedom, T14 PS, Patriot, Captured King Tiger, T34 Black Edition, Panzer Kampfwagen Aufs JPS, Hollenhand, Girlsund Panzer, Revenant, Kraft Panther, Champion Panther M10 Captured KV-1, Adler VK-03, Tygrys Haber, Tygrys 131, Sexton 1, Luft Black Edition, King Tiger The Heidenstug, Rheinmetall Scorpion, Vanquisher Sentinel, Frostbite Grizzly, Defiance Matilda, Sherman Grizzly, Sentinel, Experimental Sherman Firefly, Boilermaker, Cromwell B, Cromwell Knight, Huntsman, Cement T95,
British Bulldog, FV Black Edition, Vindicator Charioteer, Rosienie, Honor, Fighting Girlfriend T34, T34-85 Rudy, Folk T44-100, Motherland, Bogatyr, IS-2, Russian Glory IS-5, Obiekt 252, Verzilla, Fatherland, IS-6 Black Edition, Gorynycz, IS-130, HMH 1357, Super Sherman, Black Edition, FCM Liberté, MLE, STA, STA-2 Black Edition, Kaiju, Heavy Tank, to jest ten tygrys japoński, Dragon, Typ-62, Legion, znowu Black Edition, King Dragon, Typ-59, Ziska, Primo Victoria, Stark, Champion i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, już nawet nie będę czytał, bo to będzie nudne. Zobaczcie, ile tego jest. Do 90 pojazdów tak naprawdę. To jest 90 reskinów. Same malowańce. Gdyby, no te pojazdy się różnią, tak? Temu wyciągniemy coś tam ze silnika, żeby był słabszy. Tu mu damy 10 mm więcej penetracji i niby to są inne czołgi, ale to są te same czołgi, także totalny bezsens. Totalny bezsens, ale na tym kasę Wargaming robi. No dzięki graczom, tak? Jeśli mówię, gracze nie postanowią na swoim, to nie zmieni się tak naprawdę nic. No, będziecie dostawać cały czas reskiny, te same czołgi, tylko w innym malowaniu. I ciekawy jestem, do końca roku do ilu, czy do setki dobijemy, czy też może nie. To by było na tyle. 90 malowańców. Co będzie dalej? Jaką drogą pójdzie WG? Jeśli ten patch, który ma wejść w lipcu, nie wniesie nic ciekawego, no to ja jestem zdania tego, że gra już będzie się chyliła ku końcowi, ku upadkowi. Może nie do końca, ale to już będzie po 5000 graczy na serwerach. I to na tyle. A co wy o tym myślicie? Dzięki bardzo, na razie.